Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na przepyszny chłodnik z młodych buraczków. Oprócz buraczków wykorzystam także do niego trochę tych łodyg pokrojonych drobniutko, a potem jeszcze zetrę 2-3 nieduże buraczki. Pozostałą część takiego pęczka zostawię po prostu do zupy, tak zwanej botwinki. Do garnka z pokrojonymi łodyżkami i startymi buraczkami dodaję tylko 3/4 szklanki wody, tak nieco, żeby tylko zagotować tą całą porcję. Takie rozdrobnione kawałki gotują się błyskawicznie, maksymalnie 2, 3, 4 może minuty. Trzeba po prostu sprawdzić. Ważne, żeby się nie rozlatywały, żeby były tak mniej więcej na pół twardo. Można też je ciut osolić. Pod koniec gotowania dodaję jeszcze trochę soku z cytryny, mieszam i zaraz zestawiam do wystudzenia. Sos chłodnikowy, bardzo smaczny i lekki, polecam, na bazie jogurtu naturalnego, około pół litra. Dodaję jeszcze 2 łyżki oleju lnianego, też super dodatek, sól, pieprz, do smaku trochę miodu oraz 1-2 łyżki soku z cytryny. Mieszam wszystko gotowe w kilka minut. Rewelacyjny, zdrowy dodatek do obiadu, bardzo smaczny, polecam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.